Witajcie na kanale Skoki News. Przed Wami kolejny odcinek programu Skoki po sezonie. Tym razem jest to odcinek specjalny, a to dlatego, że moim i Waszym gościem jest jeden z zimnych drani z Eurosportu, dziennikarz Eleven Sports, Eurosportu i Radia Z, Michał Korościel. Czy my się słyszymy, Michale? Słyszymy się wspaniale. Witam serdecznie. To bardzo się cieszę. Na początek mam pytanie, które no, musisz tutaj znaleźć. Jak sobie radzisz na kwarantannie? I czy u Ciebie wszyscy są zdrowi, mam nadzieję? Wszyscy są zdrowi, wszyscy są bardzo zdrowi. Ja siedzę w domu od 20 dni z małżonką i z trzema córeczkami i wszystko jest w porządku. Czasami nerwowo nie wytrzymuję, ale ogólnie chwalę sobie ten sposób spędzania wolnego czasu. Nadrabiam wszystkie zaległości rodzinne, generalnie nie narzekam. To się cieszę, że u Ciebie wszyscy zdrowi, że jakoś sobie dajesz radę na tej kwarantannie. Widziałem okno na sport, na Eurosporcie działacie cały czas, więc dobrze, że działacie, bo jest co oglądać zawsze. Tak samo program Skoki po sezonie można oglądać na YouTube. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Trzeba coś robić, trzeba działać, nie można zastygnąć, żeby później, jak wszystko wróci do życia, być w formie. Dokładnie tak. A teraz zajmiemy się skokami. Mam w dla ciebie porządku. Quiz. Mam dla ciebie quiz. Dawaj. Dawaj. Masz do wyboru 5 odpowiedzi. A pytanie Dobra. Brzmi, który konkurs był najlepszy w tym sezonie? Bischofshofen, zwycięstwo Dawida Kubackiego, Lillehammer, zwycięstwo Kamila Stocha, Zakopane, zwycięstwo Kamila Stocha, trzecie miejsce Dawida Kubackiego, Klingenthal, zwycięstwo drużyny, czy zwycięstwo Piotrka w Kulm? Odpowiedź C. Zwycięstwo Kamila Stocha w Zakopanem. Może nie było to najcięższe zwycięstwo, jeżeli chodzi o wagę gatunkową, bo to takim było zwycięstwo Dawida Kubackiego w Bischofshofen, ale myślę, że to w Zakopanem przyniosło najwięcej radości i kibicom, i Kamilowi Stochowi samemu, i była jakaś taka fajna atmosfera, bo Kamil Stoch wychodził z jakiegoś dołka i Dawid Kubacki też stał na podium i był Mazurek Dąbrowskiego na polskiej ziemi. No, tam wszystko zagrało. No, w Zakopanem zawsze jest pięknie i emocjonalnie dla mnie najważniejszym było to zwycięstwo Kamila w Zakopanem. Cieszę się, że zgadzamy się w tym względzie. Ja tak samo myślę, że Zakopane było najważniejsze, no bo ta atmosfera, tak jak powiedziałeś, zwycięstwo Kamila Stocha, trzecie miejsce Dawida, ta radość Kamila. Jak byś skomentował doniesienia medialne o tym, że Andreas Felder zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Austrii? Jakbym je skomentował? No najwyraźniej uznał, że już nie chce. Mówiąc szczerze, nie wygryzałem się jakoś za bardzo w ten temat. Trudno powiedzieć, że zrezygnował, bo Austriakom w tym sezonie nie szło. Owszem, oni miewali lepsze sezony niż ten, który się zakończył, ale umówmy się, Stefan Kraft zdobył kryształową kulę, także to nie był najgorszy na świecie sezon Austriaków. Ja myślę, że same wyniki kadry nie były kluczowym argumentem w tej decyzji Feldera. Co było, mówiąc szczerze, nie wgryzałem się za bardzo nawet w to, dlaczego i tak dalej. Dla mnie to było zaskoczenie, że Felder zrezygnował, no bo jednak po takim sukcesie jak Kraft, no dwie kryształowe kule, nie, jakby się nie patrząc, zdobył. Ale tam coś czytałem, że on chyba z powodu tego, że dziecka się spodziewa, też ma 58 lat, więc też już chce chyba odpocząć trochę. Tak się w naszym środowisku w skokach narciarskich też jest człowiek ciut starszy, któremu niedawno urodziło się dziecko, także nie ma w tym nic zaskakującego. Dobrze. Czytałem ostatnio artykuł na stronie Polskiego Radia, bodajże, którego nagłówek brzmiał: Skoki narciarskie 2019-2020. Sezon bez telemarku, kadra dwóch prędkości i puchar wysłany pocztą. Z czego zapamiętamy zimę? Sądzisz, że użycie tych słów jest trafne? Sezon dwóch prędkości w naszej kadrze na pewno, bo było trzech skoczków, którzy potrafili wygrywać puchary świata. Żyła Stoch i Kubacki i reszta strasznie odstająca. Mi to przypominało trochę nawet te czasy małyszowe, kiedy był Małysz, przepaść i reszta. A teraz była ta trójka, przepaść i reszta. Oczywiście ta przepaść między, powiedzmy, Piotrem Żyłą, a tam Jakubem Wolnym czy Maćkiem Kotem nie była taka jak za czasów Małysza i Matei i Skupienia, ale trochę mi to przypominało tamte czasy. Także sezon dwóch prędkości jak najbardziej. Puchar wysłany pocztą, to z tego też na pewno zapamiętamy ten sezon, że on się nie dokończył, że ten cykl VAR Kamil Stoch wygrał i zwycięzców się nie sądzi, ale mimo wszystko będziemy pamiętać, że nie dojechaliśmy do końca, że nie było Mistrzostw Świata w lotach w Planicy. No z tego na pewno. A dlaczego sezon bez telemarku? To tego nie rozumiem. O kim oni tu mówili?
No pewnie chodziło też o to zakończenie sezonu, bo skok się kończy Aha, telemarkiem, że nie było takiego... A, okej, taka metafora. Widzisz, ja metafor w ogóle nie czytam. Jestem słaby z poezji. A, no to tak, jeżeli to był sezon bez zakończenia. Tak, 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 tu się zgodzę. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Oczywiście nie wiem, o co chodziło autorowi tego tekstu. Ale to może być... Ta twoja interpretacja jest okej, podoba mi się. Ja na pewno sezon 2019-2020 zapamiętam sezonem końcówka bez kibiców, sezon z problemami, jeśli chodzi o pogodę i zakończenie się no, przedwczesne przez koronawirusa. A ty jak zapamiętasz ten sezon 2019-2020? No właśnie przez takie osobliwości, o których mówisz, też puste trybuny, to na pewno zostało w głowie. Sezon, który przeleciał bez planicy na koniec, a miała być planica na koniec, to na pewno. No i mimo wszystko ze strony sportowej zapamiętam zwycięstwo Dawida Kubackiego i tego 10 podiów z rzędu. No będzie z czego pamiętać ten sezon 2019-20. Myślę, że długo o nim nie zapomnimy właśnie ze względu na Kubackiego, na puste trybuny, na odwołane zawody, no i na koronawirusa. Zresztą cały rok 2020 myślę sobie zapamiętamy ze względu na tę epidemię i całe szaleństwo, które się z nią wiąże. No właśnie, epidemia, no właśnie, koronawirus. Myślisz, że będziemy rozgraniczać skoki narciarskie na te przed pandemią, przed koronawirusem i na te po pandemii koronawirusie? Czy coś tutaj się zmieni, czy się nic nie zmieni? Wiesz co, jeżeli tak będzie, to będziemy dzielić życie na przed epidemią i po epidemii, a niekoniecznie skoki narciarskie. Skoki narciarskie będą po prostu elementem życia, które też trzeba będzie zaklasyfikować do tego rankingu przed i po. Ale czy tak rzeczywiście będzie, że będziemy dzielić, to już, wiesz, no to co chwilę tak się mówi. To chwilę tak się mówi, że jak był atak na World Trade Center, to się mówiło, że od tej pory świat będziemy dzielić na przed World Trade Center i po World Trade Center. Jak była katastrofa smoleńska, to też mówiło się, że będziemy dzielić świat na przed katastrofą i po katastrofie. Albo wcześniej powódź w 97 roku, to też dużo pozmieniało i pewnie coś się w świecie zmienia, ale czy to jest aż taki straszny przełom? Nie wiem, trudno powiedzieć, trudno teraz wyrokować, jak ta epidemia się zakończy. Może rzeczywiście będzie tak przewróci losy świata, że rzeczywiście dzieci za 100 lat będą się uczyć, że przed epidemią to było tak i tak, a teraz to wszyscy wchodzimy w maskach, w okularach i nawet nie znamy swoich twarzy. Nie wiem. Czy letnie Grand Prix się odbędzie twoim zdaniem, czy raczej nie spodziewałbyś się tego? Trudno powiedzieć znowu, ale letnia Grand Prix miała być wtedy, kiedy Igrzyska Olimpijskie mniej więcej. Skoro Igrzyska odwołali, dlaczego miałaby się odbywać letnia Grand Prix? Ja rozumiem, że to jest mniejszy kaliber, mniej kibiców na trybunach, łatwiej ogarnąć i można później w związku z tym podjąć decyzję odnośnie ewentualnego odwołania, no ale z tego co widzimy, to już niektóre letnie imprezy są odwoływane, co prawda większe niż letnia Grand Prix w skokach narciarskich. Także nie mam pojęcia, wątpię, żeby się odbył cały sezon tej letniej Grand Prix, ale może to będzie tak, że nie wiem, że w maju nagle wszystko ustanie, chociaż trudno sobie to teraz wyobrazić i zacznie się toczyć normalne życie. Tego bym chciał oczywiście, ale dzisiaj moim zdaniem to jest trochę wróżenie z fusów. Myślę, że każdy fan sportu, kibic, czy nawet dziennikarz by tego chciał, ponieważ no, to ta wrócenie do normalności to by na pewno wszystkim pomogło bardzo. No to z pewnością, chociaż mówi się, że ludzie i dziennikarze sportowi nie są normalni, to jednak trochę za normalnością tęsknię. Dokładnie tak. A jeżeli letni Grand Prix się odbędzie, to kto twoim zdaniem tutaj jest faworytem? Zawsze faworytem letniego Grand Prix jest Dawid Kubacki i tutaj nic się nie zmieni. To też się z tobą zgadzam oczywiście. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do Pucharu Świata. Twoim zdaniem największe zaskoczenie na plus, jak i na minus sezonu 2019-2020? Pytam tu o polskich skoczków, jak i zagranicznych skoczków. No zaskoczeniem na minus to jest na pewno Kuba Wolny, bo po tym minionym sezonie wydawało się, że ta jego forma będzie szła w górę, że on się stanie pewnym punktem tej drużyny, że to może być już tylko lepiej i w zasadzie ja przed sezonem sobie myślałem, że on powinien zakończyć sezon w top 10 i nawet nie mówilibyśmy o jakimś super pozytywnej nie sobie myślałem, że on powinien zakończyć sezon w top 10. I nawet nie mówilibyśmy o jakimś super pozytywnej niespodziance, tylko wszystko na to wskazywało, a tymczasem miał problemy z łapaniem się do 30, a czasami łapaniem się do konkursów. Także to jest moim zdaniem największa niespodzianka in minus. A największa niespodzianka na plus,
To chyba Dawid Kubacki mimo wszystko, bo on oczywiście rozwijał, ale chyba nikt nie zakładał, że 10 razy z rzędu stanie na podium w tym sezonie, że wygra turniej czterech skoczni, że klasyfikację generalną zakończy przed Kamilem Stochem. Oczywiście niczego Dawidowi nie odejmując, ja się aż tak dobrego sezonu w wykonaniu Dawida Kubackiego nie spodziewałem. Ja tak samo się nie spodziewałem, no, chociażby tego, że sezon zakończy na czwartym miejscu i będzie się bić o trzecie miejsce w generalce. Właśnie. No właśnie, to jeżeli chodzi o Polaków, to są największe dla mnie niespodzianki. A jeżeli chodzi o świat, myślałem, że Gregor Schlierenzauer dołączy do światowej czołówki. Może, że nie, że znowu będzie seryjnie wygrywał, ale w związku z tym, że on się wziął za siebie, że miał ten swój taki precyzyjny plan, jak dojść do formy, to wydawało mi się, że skoro on już wszystko postawił na jedną kartę, a jeszcze jest w takim wieku, że może, to że on będzie stawał na podium zawodów Pucharu Świata i skończy w dziesiątce. Mimo, że miał jakieś przebłyski, to jednak dla mnie było to trochę rozczarowujące. Szczerze, ja go bardzo lubię i nie miałbym nic przeciwko, gdyby znowu się biło najwyższe trofea. Fajny zawodnik. Także to in minus, a in plus? Ja wiem. Nie mam takiego jednego faworyta, który by zaskoczył tak pozytywnie. Ci młodzi tacy pojawiający się, jak Timi Zajc, parę miał fajnych występów, Mariusz Lindwik miał parę fajnych występów, ale czy to jest taka jakaś wielka niespodzianka in plus, to chyba nie. Znaczy, dla mnie największe zaskoczenie, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o świat, to Peter Preutz. Zakończył sezon w pierwszej dziesiątce, jeśli się nie mylę. Wygrał przedostatni konkurs w Lillehammer. I dla mnie to było zaskoczenie, to był taki powrót jakby Petera Preutza do tej czołówki. To też, to prawda, to mogło mi ulecieć. Zresztą mi się nawet w połowie sezonu, gdzieś jak ten Preutz zdradzał takie symptomy powrotu do wielkiej formy, to miałem takie marzenie o powrocie wielkich mistrzów, o tym, żeby znowu tam się Schlierenzauer właśnie z Preutzem rywalizowali, Kamil Stoch, i żeby ci goście tacy już, którzy powiedzmy prime time mają za sobą, żeby oni znowu weszli na szczyt. To by było fajne. To coś takiego, jak niedawno już się wydawało, że w tenisie nadchodzi czas trochę innych zawodników i nagle w finale wielkoszlemowego turnieju spotkali się Federer z Nadalem. To ja lubię takie czasy, lubię takie motywy. No tak, no można powiedzieć, że no, wróciliśmy do starszych czasów. Preutz wygrywał, Kamil Stoch wygrywał, jak ze starych dobrych czasów. Severin Freund też powrócił do sezonu. Ja się cieszę, że Severin Freund powrócił do sezonu. No tak. No fajnie by było oczywiście widzieć Severina w trochę innej dyspozycji niż go widzieliśmy, no ale domyślam się, że nie od razu Kraków zbudowano. Może jeszcze w przyszłym sezonie Severin Freund nawiąże do tych swoich lepszych czasów. Chociaż sobie teraz tak myślę, wiesz co, że jak my tutaj mówimy, to fajnie, bo gdyby Schlierenzauer wrócił, gdyby Preutz wrócił, gdyby Freund wrócił, jak oni wszyscy wrócą do tej szczytowej formy, to nasi nie będą stawali na podium. To może żebyśmy aż tak dobrze to im nie życzyli. W sumie racja, tak, prawda. Michał Doleżal, debiutant właściwie Pucharu Świata 2019-2020, tak możemy go nazwać. Jak byś ocenił pracę Michała Doleżala w tym sezonie? Bardzo dobrze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kadrę A, no to trzech jego zawodników potrafiło wygrywać zawody Pucharu Świata. Raz tylko mieliśmy w historii taki sezon, że trzech różnych naszych zawodników wygrywało zawody Pucharu Świata. To było jeszcze za Łukasza Kruszka, kiedy wygrywali Jan Ziobro, Krzysiek Biegun i Kamil Stoch. Także jeżeli chodzi o kadrę A, to na pewno super, a za kadrę B to on tak średnio odpowiada, także z tego nie można go rozliczać. A na pewno tutaj trzeba pochwalić za to, co zrobił z Dawidem Kubackim. Oczywiście po pierwszym sezonie to jeszcze trudno mówić, bo teraz można sobie zadawać pytanie, czy to, co się stało z Dawidem Kubackim, to jest praca Michała Doleżala, czy to jest jeszcze to, co uzyskaliśmy siłą rozpędu po pracy ze Stefanem Horngacherem. Do tego tak jednoznacznie nie potrafiłbym na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno Michał Doleżal niczego nie zepsuł, a prawdopodobne, że coś jeszcze poprawił i za to trzeba go pochwalić. No, nie potrafił postawić na nogi Maćka Kota, nie potrafił też w ostatnim sezonie Stefan Horngacher, także tutaj może jest jakiś problem głębszy. Trochę Michałowi Doleżalowi uciekła forma Jakuba Wolnego, gdybyśmy mieli szukać jakichś tam minusów, to trzeba by właśnie patrzeć w kierunku Wolnego i Kota, ale generalnie oceniam jak najbardziej na plus i Polski Związek Narciarski to może być z siebie zadowolony, jeżeli chodzi o trenera skoków. Aczkolwiek pod koniec sezonu mam wrażenie, że Maciek zaczął lepiej skakać razem z Kubą Wolnym, że coś zaczęli sobie lepiej radzić, no ale jak już zaczęli dobrze skakać, to sezon się urwał.
No właśnie, no nie mieli szczęścia, chociaż oni, zgodzę się, że trochę lepiej skakali niż w tym dołku, ale to też nie było takie wielkie wow. Ja mam wrażenie, że Maciek Kot jest na tyle ambitny, że on chce wrócić do czasów Pjongczangu 2017, kiedy potrafił tam wygrywać, czy Sapporo, a nie jest gościem, który będzie się pocieszał awansem do czołowej 30, chociaż rzeczywiście po momentach, kiedy nie łapał się do konkursu, awans do czołowej 30 jest awansem jakimś, ale mimo wszystko ambicja ma znacznie większe. Tak, prawda. A co z Piotrkiem Żyłą? No Piotrek Żyła, no tutaj najbardziej chyba nieprzewidywalny zawodnik sezonu 2019-2020, bym tak powiedział. No bo raz wygrywa, raz jest piąty, później za chwilę się nie kwalifikuje, potem jest piętnasty. I co z tym Piotrkiem Żyłą w końcu? Nie wiem. Wiesz co? Nie mam pojęcia, bo jeżeli takie rzeczy robi skoczek 18-letni, no to mówimy rośnie, zmienia się, dojrzewa, sfera emocjonalna, hormony buzują, ble, 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 ble. Wszystko może się wydarzyć. A tu mówimy o facecie ponad 30-letnim z jakimś stażem już i życiowym, i sportowym. Chyba po prostu musimy go wziąć w całej jego okazałości i pogodzić się z tym, że to nie będzie człowiek, który gwarantuje jakąkolwiek stabilizację. Taki jego urok, fajnie, że taki jest. No, oczywiście chcielibyśmy, żeby był zawsze w top 10 albo w top 3 i tak dalej. Niczego nie można się na pewno spodziewać po Piotrku Żyle. Ja to współczuję bukmacherom, jeżeli mają tam oceniać szanse Piotra Żyły, bo to nigdy nie wiadomo, nigdy absolutnie nie wiadomo. No i cóż, fajnie, że jest jaki jest, fajnie, że jest sobą, fajnie, że od czasu do czasu wygra, jak przydarzy mu się jakiś słabszy występ, to on też nie rozpacza. Zresztą myślę, że Piotrek będzie jeszcze długo skakał i długo nas zaskakiwał, bo tego co ja wiem, to nie ma jakichś szczególnych innych planów na życie i chce zostać przy skokach na skoczni jak najdłużej. Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś hamował w okolicach Doriakiego Kasai. No tak, mówiliśmy o Michale Doleżalu. To ja bym jeszcze powiedział o Michale Doleżalu, że właściwie no dwóch Polaków Polacy wygrywają najtrudniejsze turnieje, czyli turniej czterech skoczni, turniej Rower. Polacy wygrywają jeden konkurs drużynowy, więc to jest na plus. Na minus oczywiście to, że przegrywamy te inne konkursy drużynowe, tam szóste miejsce, piąte, czwarte miejsce. Nie wiadomo jakby było Vikersund, ale tutaj można już tylko słuchać domysły. Natomiast ja ciebie teraz nie zapytam o Michała Doleżala, a o Horngachera, bo Horngacher miał teraz debiut w reprezentacji Niemiec i jak jego praca w reprezentacji Niemiec wypadła twoim zdaniem? Bardzo dobrze, nawet lepiej niż dobrze powiedziałbym, dlatego że on tam przyszedł i tam co chwilę były jakieś kontuzje. Już nawet nie chce mi się wymieniać tych wszystkich kontuzji, wszystkich niemieckich skoczków, z którymi on się musiał zmagać, a jednak potrafił osiągać sukcesy. Bardzo dobre wyniki zaczął osiągać Konstantin Schmidt. Inni skoczkowie też potrafili pozytywnie zaskoczyć, także Horngacher poradził sobie w kadrze, która miała ogromne problemy. Zmienił środowisko, pojawił się w nowym i od razu, może nie od razu, bo tam w początek sezonu może nie był najlepszy w ich wykonaniu, ale później pojawiły się duże sukcesy. To świadczy moim zdaniem o klasie trenera. To nie jest tak, że przychodzi do drużyny, gdzie są sami super skoczkowie i wystarczy im machać chorągiewką i oni będą wygrywać. Tam widać włożoną pracę Horngachera, widać, że zna się na robocie, krótko mówiąc. Ale nie chcę mówić, że szkoda, że od nas odszedł, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Michał Doleżal też robi dobrą robotę i tam nie ma co żałować. To było przedostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Na ostatnie pytanie zawsze, Michale, pytam się osób, jak podoba im się nasze studio. Nas nie ma w studiu, jesteśmy w moim ogrodzie. Jak ci się podoba mój ogród? Jest wspaniały. Wiesz co? Wspaniałe są te twoje wilki. To są psy czy wilki? Pieski. Aha. Bardzo ładna jest aranżacja tego ogrodu. Wiesz co, czy ty byś nie chciał go sprzedać? Nie. Nie, super tam jest. Wiesz, na twoim miejscu ja bym się stamtąd nie ruszał w ogóle. Wiesz, nie jechałbym na wakacje. W ogóle w takim ogrodzie to aż przyjemnie jest kontynuować akcję Zostań w domu. Nawet gdyby nie było kwarantanny, to ja na twoim miejscu się z niego nie ruszał. Tak, dokładnie. Tutaj za mną jeszcze jest Rudzka Góra. Tam też są, tak z ciekawości, tam są skocznie narciarskie. Łódź słynie ze skoczni narciarskich, także to nic dziwnego akurat. Tak, więc jestem w pobliżu, więc jeszcze rano padał śnieg, więc gdyby jeszcze tego wiarygodnie to wygląda. Tak, gdyby jeszcze trochę śniegu zostało, to by idealna scena do rozmawiania o sezonie zimowym Pucharze Świata w skokach narciarskich. Ale i tak nie jest tak. Dziękuję ci za rozmowę, Michale, bardzo serdecznie. Bardzo również dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas.
No słuchajcie, to był odcinek specjalny programu Skoki po sezonie, specjalnej scenerii. Tak jak powiedziałem, jest to mój ogród, więc nie bójcie się, nie złamałem zasad kwarantanny. Jestem na swojej posiadłości, mógłbym tak rzec. Więc, a z Michał Korosiel też jest u siebie w domu, więc też nie złamał kwarantanny, więc łączymy się pośrednictwem internetu. Więc to tyle z tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia już w następnych odcinkach.